Witam Państwa serdecznie w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Pod Słowiańskim Słońcem. Dzisiaj ponownie naszym gościem jest pan Arkadiusz Domerecki. Witam cię, Arku. Witam, witam tutaj słuchaczy i widzów z YouTube'a i słuchaczy także na falach radia, którzy to odbierają. Poprosiłem Arka, aby omówił na antenie naszego radia bardzo ciekawy temat, który właściwie jest często w Polsce przekłamywany, właściwie jest wyolbrzymiany, właściwie jest traktowany jako część obecnej współczesnej Polski, a chodzi tutaj o dekomunizację. Czym tak naprawdę dla ciebie, Arku, i według ciebie jest dekomunizacja w Polsce? Dekomunizacja, moim zdaniem, to jest pewna operacja, tak bym powiedział, instrument socjotechniki, urabiania społeczeństwa. Ponieważ no, dekomunizacja to jest pewien proces działania w przestrzeni publicznej, działania w przestrzeni państwa, który jest wynikający z nadającemu temu procesowi treść. Z ideologii, która nadaje treść temu procesowi, ideologii antykomunizmu. Ideologii, która nie jest po prostu w tym, że ktoś nie wierzy w utopijną wizję Marksa czy Lenona. Ostatnio było o tym głośno, że Lenon tam wizję komunizmu. To nie chodzi o to, że ktoś walczy z tymi utopijnymi wizjami. Antykomunizm to jest ideologia, której celem jest niszczenie, obrzydzanie całego tego dziedzictwa, jakie zostało nam po czasach socjalizmu, po czasach realnego socjalizmu. I ta ideologia służy po prostu pewnym konkretnym interesom. Pewnym konkretnym interesom niezgodnym z interesami ogółu społeczeństwa. I zasadniczo możemy tutaj wyróżnić dwa podstawowe i jeden też dodatkowy się przewijający w Polsce wątek tej ideologii. To znaczy, po pierwsze, pierwszy wątek to jest uzasadnienie liberalizmu gospodarczego przez antykomunizm. Drugi wątek to jest uzasadnienie rusofobii przez antykomunizm. No i jest jeszcze wątek poboczny, tutaj podważanie naszej w ogóle państwowości polskiej, jej granic zachodnich. To wątek taki, Niemcy na tym grają, ale to nie jest główny, a dwa pierwsze to są główne wątki, na których działa cały kolektywny Zachód. I te dwa wątki spotykamy nie tylko w Polsce, tego antykomunizmu, te dwa cele antykomunizmu, ale ogólnie w całej Europie właśnie wschodniej. I tak, zajmując się od pierwszego, ideologia antykomunizmu uzasadnia wyprzedaż majątku narodowego. Ona uzasadnia ten cały konsensus waszyngtoński, który w latach 90. nam wprowadzono. Te wszystkie reformy neoliberalne z prywatyzacją, wyprzedażą majątku narodowego, zamykaniem fabryk, wyrzucaniem ludzi na bruk z miejsc pracy, wyrzucaniem ich z domów. Dlaczego? Ponieważ ta ideologia opiera się na skojarzeniach. Formatuje ludzi, umysły ludzi formatowane są poprzez skojarzenia emocjonalne. Niekoniecznie muszą one być jakoś logiczne, niepoprawne, to tak całkowicie racjonalne, ponieważ propaganda gra na emocjach, a nie na logice. Gra na emocjach, na skojarzeniach. I tak, skojarzenie, jakie buduje propaganda antykomunistyczna. To jest takie. Wie, jak jest gospodarka oparta na własności państwowej dużych przedsiębiorstw, jak jest oparta na państwowych inwestycjach, no to jest komuna. A jak jest komuna, to komuna równa się bieda, głód i terror. I teraz oni twierdzą, że im więcej sprzedają tego majątku narodowego, tym bardziej pozbywają się w Polsce komuny. Czyli to
Jeżeli ktoś ukradnie do prywatnej kieszeni środki publiczne, no to on likwiduje komunę, czyli jest bohaterem walki z komuną. To jest właśnie ideologia antykomunizmu, służbie złodziejstwa. Ostatnio widzieliśmy taki skandal z taką marką, gdzie odzież antykomunistyczną sprzedawał sprowadzoną z Chin jeszcze, rządzonych przez partię komunistyczną, pewien przedsiębiorca. No i on wyprowadził 0,5 miliarda złotych z budżetu. I wy tu powiecie, słuchacze, nauczeni jeszcze tymi złymi komunistycznymi schematami, co wam komuna wybrała, że to jest złodziejstwo. A to nie jest złodziejstwo. To jest patriotyczna dekomunizacja i walka z komuną, ponieważ dobrze jest kapitalistycznie dobrobyt tworząco według tej antykomunistycznej ekonomii, jeżeli jest wszystko środki, kapitał, majątek w rękach prywatnych i żeby nie zalegał za długo w rękach państwa. Więc ten oto bohater wyprowadził tutaj te środki z budżetu, żeby się nie tworzyły, nie powtarzało się komunistyczny schemat, że to państwo posiada kapitał. No to on to bohatersko wyprowadził te 0,5 miliarda złotych. Wielki żołnierz wyklęty współczesny. No, ale czerwone jest No i złe, generalnie prawda? tak. Czerwone jest złe. Czerwone jest złe. Czerwone jest złe. Tak nawiasem mówiąc, czerwone jest złe, więc sobie może niech Polska też zdekomunizuje flagę i zobaczmy, jak będzie polska flaga wyglądać, jak pozbędziemy się tego czerwonego. No, idealna będzie pasująca. Idealna będzie właśnie taka flaga pasująca pod sukcesy Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku. No i w ramach tej dekomunizacji wyprzedawano różne zakłady, wyprzedawano za bezcen i jeszcze tych ludzi, którzy to wykupili w ramach tej idei antykomunizmu, to my ich nie mamy nazywać złodziejami. My ich mamy jeszcze tutaj dziękować, z ucałowaniem ręki przychodzić, że wykupił za ułamek wartości zakład. I z ucałowaniem ręki do tego urzędnika czy polityka, który to sprzedał za ułamek wartości przychodzić. Tym ludziom właśnie służy ta ideologia antykomunizmu, mówiąca, że jak są państwowe, jak inicjatywa państwowa jest, to jest źle, to jest komuna, która prowadzi tylko do biedy, do nędzy, do głodu. I w ogóle dlatego też jest mówione, że za komuny to nic nie było, bo jakże coś może być, jeżeli jest kierowane przez państwo, a nie przez tych światłych prywaciarzy. I że tylko ocet był i że będziemy wyć tylko na occie, jeżeli będzie państwo podejmować jakiekolwiek inicjatywy celem odzyskania tego, co zrabowano. To jest pierwszy ten wątek. I generalnie skutek tej dekomunizacji. Ja mam dane z książki Prawdy i Kłamstwa o Przemyśle profesora Andrzeja Karpińskiego. On to badał. I o ile w 1989 roku mieliśmy za tej złej komuny 92% przemysłu w rękach państwa, to w roku 2015 było to już około 9%. A jeszcze warto przypomnieć, że 40 blisko procent przemysłu kontroluje dziś kapitał zagraniczny. Czyli co? Czyli nie mamy naszych własnych zakładów tworzących miejsca pracy dla Polaków, gdzie dochód by szedł na rozwój Polski, tylko zamiast tego jesteśmy krajem zagranicznych zachodnich montowni, które tu przyjeżdżają, żeby zarabiać, wyprowadzać zyski na zachód i zarabiać na taniej sile roboczej. I w imię tej dekomunizacji zrobiono z naszego kraju, przeprowadzono tą masową likwidację całych gałęzi przemysłu, dwucyfrowe bezrobocie w latach 90., jeszcze wczesnych 2000., potem rozładowane tą masową emigracją na zachód, we 5 milionów, praktycznie całe pokolenie wyrzucono z Polski, skazano na depolonizację ich dzieci. Ale wszystko w imię walki z komuną. A teraz kolejne pokolenie jest zamknięte w pułapce średnich dochodów, czyli że
nasz dochód uderzy o ten pewien szklany sufit, że nigdy nie dogonimy do poziomu dochodów na zachodzie, bo gdybyśmy dogonili, przestalibyśmy być tą tanią siłą roboczą i stracilibyśmy wtedy nasz jedyny atut rozwoju, dlaczego tym Niemcom czy Holendrom opłaca się te montownie. Więc no, efekt dekomunizacji. Polak robi za psi grosz na dochody niemieckiej, holenderskiej czy jakiejś korporacji, albo robi za psi grosz w Polsce, albo jedzie, tak jak w 2000 latach jeszcze żyli, i zmieniać pampersy starym SS-manom w Niemczech. To była ta wielka duma narodowa i wyzwolenie spod sowieckiej okupacji. No, do tego właśnie prowadzi ta ideologia antykomunizmu na polu gospodarczym. Czy miałbyś jeszcze jakieś pytania do tego, albo jakieś uwagi swoje? Tak, oczywiście. No, po tym uważam, że hasło bardzo cwanie przemycone do świadomości Polaków, gdyż posługując się tym hasłem walki z komunizmem, czy z komuną, jak to się raczej bardziej popularnie mówi, no udało się jednak zdeindustrializować całą Polskę, cały kraj i ludzie przyklasnęli temu postępowaniu, chociaż sami odczuli to na własnej skórze. Właśnie tak jak wspomniałeś, kiedy w Polsce szalało bezrobocie. Ja pamiętam w rok 2000, to był drugi, 2003, kiedy w Polsce bezrobocie przekroczyło 20%, a więc naprawdę było bardzo ciężko znaleźć pracę, zwłaszcza młodym ludziom, bo wiadomo, że starsi może już tam utrzymywali się jeszcze na jakichś stanowiskach pracy, bo mieli wcześniej tą pracę, ale ludzie, którzy dopiero kończyli szkoły, kończyli studia, tak naprawdę te osoby były pozostawione samemu sobie i nie miały zbyt wielkiego wyboru faktycznie, albo zostać w Polsce i żyć w nędzy, albo tak jak powiedziałeś, wyjechać za granicę, no i to mogło również skutkować tym do utraty, tak jak powiedziałeś słusznie, do utraty całego pokolenia. No tak, i to jest wielki ten dar tego wyzwolenia od komuny. No i teraz możemy przejść do kwestii geopolitycznej, czyli komu mamy za to wyzwolenie od komuny, za to, co nas spotyka i co jeszcze będzie spotykać, bo jeszcze ta pułapka średnich dochodów, oczywiście zamykają się teraz te przedsiębiorstwa, gdzieś wyjeżdżają dalej, szukając jeszcze tańszej siły roboczej, więc ludzie znowu tracą pracę. No, ale komu mamy za te dobrodziejstwa dekomunizacji dziękować? Ano, mamy dziękować Amerykańcom, ponieważ to Amerykanie tutaj przynieśli. Plan Balcerowicza w ogóle nie był napisany przez Lewka Balcerowicza, to był tylko figurant, a został napisany w Stanach przez amerykańskich ekonomistów i biznesmenów. I to jest właśnie konsensus waszyngtoński, ta recepta na dobrobyt, będąca zaprzeczeniem komuny. No i mamy być wdzięczni, i mamy ich widzieć, właśnie wychodząc z tego antykomunizmu, ich widzieć jako przyjaciół. Natomiast największym wrogiem mamy widzieć Ruskich. Ruskich, którzy byli tak źli, że w tym 45 roku nam tą komunę przywlekli, że nam przywlekli to, że były polskie zakłady pracy, a nie niemieckie albo francuskie i że tak nas tym skrzywdzili. I mamy ich nienawidzić właśnie za to. I za to, że w ogóle Ruscy rewolucję październikową zrobili i wynaleźli tą całą komunę. I to ma świadczyć o tym, że to ma być najbardziej znienawidzony wróg, który wymyślił największe zło na świecie, jakie może być, przynoszące biedę, ucisk i system, który może być tylko na przemocy utrzymywany, bo tylko pcha w coraz większą biedę, czyli komunę. Tak uznano, że tak się generalnie prezentuje Rosję Rosjan. Jeszcze tym bardziej to zaognia to, że Rosjanie, Białorusini tym bardziej, nie dają sobie aż tak wciskać tych kitów. No, Ukraińcy niestety dali sobie wcisnąć ten kit, że byli niszczeni i że była zła ta komuna. A te narody, które teraz są aktualnie wrogiem geopolitycznym Zachodu, no to one nie wstydzą się osiągnięć Związku Radzieckiego, nie wstydzą się
osiągnięć takich jak industrializacja, jak zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak program kosmiczny, to jest ich duma narodowa i nie będą się od tego, nie chcą się od tego odcinać, od swoich sukcesów narodowych. To jest ich dziedzictwo Więc tym przecież. bardziej właśnie w ten sposób znienawidzeni. Tak, to jest ich Tym dziedzictwo. bardziej są właśnie przez to znienawidzeni. Tak. Właśnie ta zła komuna. Co jeszcze jest jak dodatkowa? Ten czerwony sztandar, czerwona płachta na byka tutaj tego antykomunistycznego, która ma zachęcić do tego, żeby tutaj iść i bić się przeciwko tym złym ruskim wrogom naszych najlepszych przyjaciół Amerykanów, którzy zesłali nam objawione tutaj prawdy spisane anielsko się objawiły Balcerowiczowi zesłane przez dobrych Amerykanów. I właśnie temu ma służyć ten antykomunizm. Antykomunizm jest rusofobią, a jeszcze jeden powód, dlaczego uważam, że antykomunizm jest rusofobią, jest dekomunizacja ulic, te nazwy pamięci na przykład bohaterów Stalingradu, ulice się pozbyła się ulice nawet polskich żołnierzy i pomniki polskich żołnierzy, którzy mieli czelność iść na Berlin u boku Armii Czerwonej. Ale na przykład we Wrocławiu nie podlega dekomunizacji ulica Pierre'a Juliotta Curie, francuskiego działacza partii komunistycznej i swoją drogą laureata stalinowskiej Nagrody Pokoju. Dlaczego? Bo to był człowiek Zachodu. I też w tej antykomunistycznej propagandzie to ona jest bardziej antysowietyzmem, bo ten Marks nie jest taki znienawidzony powszechnie, nie jest tak znienawidzona szkoła frankfurcka marksiści zachodni. Dlatego, że ten antykomunizm jest przesycony właśnie, jest tak naprawdę antysowietyzmem i tym samym rusofobią. I że to jest bardzo istotne, że jest jeszcze aż podchwyty takim rasistowskim uprzedzeniem do ludzi wschodu. I cały ten antykomunizm jest właśnie tym rasistowskim uprzedzeniem do ludzi wschodu podchwyty. Bo nie przedstawia się, że barbarzyńskie hordy, co? Zachodnich jakichś działaczy partii, że to byli jacyś barbarzyńcy? Nie. To tych ruskich, co przyszli ze wschodu, przedstawia się zawsze jako tych złych bolszewików, te barbarzyńskie hordy. Dlatego, że to jest podszyte rusofobią uprzedzeniem wobec tych narodów wschodu. Cały ten antykomunizm. Tak, i tutaj przyszło mi coś na myśl, pewna postać, o której nazwisko już wcześniej na początku wymieniłeś, właśnie John Lennon. Przecież on był członkiem trockistowskiej partii, już nie zapomniałem, jaka to była nazwa tej partii, czyli teoretycznie uważał się za trockistę, za komunistę. Faktycznie ten jego przebój Imagine no, w jakiś sposób jednak no, opisuje ustrój komunistyczny i właśnie, przecież John Lennon nie jest znienawidzony przecież, nie dekomunizuje się piosenek Johna Lennona, czy powiedzmy nawet Beatlesów, a powinno według tego, gdyby faktycznie przyjąć tą taką twardogłową linię dekomunizacji, to tak jest, faktycznie by potwierdzało to, co mówi, że dekomunizacja dotyczy tylko tego, co ze wschodu, zachodu nie dotyka się. No tak, bo John Lennon, który miał te wizje komunistyczne, jest tutaj wielce komunistą i tak dalej, a nie jest tak znienawidzony, a wystarczy popatrzeć sobie na postaci przywódców dzisiejszych, czy to Białorusi, czy Rosji, którzy wprost nie odwołują się do komunizmu i wprost Łukaszenko. Dzisiaj nawet słuchałem wywiad z prezydentem Łukaszenką z lat chyba 90., gdzie on mówi, że on jest patriotą, który wierzy w swój kraj, dlatego był w partii, bo chciał działać dla dobra kraju i nie pozwolił ludzi na radzieckie dziedzictwo, ale w jakieś dogmaty, utopie komunistyczne, obumieranie państwa, w te dogmaty on w ogóle nie wierzy. I jest nienawidzony, i jest komuch. A John Lennon, który w te rzeczy wierzył, czy jacyś marksiści zachodni, no nie są aż tak znienawidzeni. I to jest pewien paradoks, który dopiero wtedy, gdy widzimy to przez ten filtr geopolityczny,
tej rusofobii, której ma służyć antykomunizm, wtedy dopiero staje się to jasne, dlaczego tak się dzieje. No i jeszcze chciałbym poruszyć trzeci wątek antykomunizmu, który ostatnio stał się aktualny po wydarzeniach na Pomorzu Zachodnim. Zniszczono tutaj pomnik, w którym przyjaźni Braterstwa Broni i tam byli postawieni żołnierz radziecki, za nim stał wuj Aleksandra Newskiego, a obok żołnierz polski i za nim rycerz spod Grunwaldu. No i ten pomnik zniszczono przy owacjach. Imprezę z tego wielką zrobiono, wyzwalania się spod sowieckiej okupacji. A to był pomnik, gdzie wspominano Grunwald Berlin, czyli walkę o polskość ziem zachodnich. Czyli usuwa się w ramach tego antykomunizmu, atakuje się pamiątki, w ramach tej dekomunizacji atakuje się pamiątki polskości ziem zachodnich, pamiątki poświęcone żołnierzom, którzy walczyli o polskość ziem zachodnich, kompletnie ignorując to, że po pierwsze, gdyby nie ta Armia Czerwona, to w ogóle by żadnej Polski nie było, bo Polacy byli przeznaczeni w ramach Generalnego Planu Wschodniego do totalnej eksterminacji. Ale pomija się też nawet to, że to była decyzja Stalina, że te ziemie przynależeć będą Polsce, bo nikt z Wielkiej Trójki, ani Churchill, ani Roosevelt, czy potem Truman, nie chciał przyznać Polsce ani Dolnego Śląska, ani Szczecina. I to była tylko decyzja przywódcy Związku Radzieckiego, że te piastowskie ziemie powróciły do nas. I się podważa tym samym polskość tych ziem. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest woda na młyn odwetowców z RFN. Odwetowców z RFN, czyli ludzi w Niemczech, w polityce niemieckiej, którzy nie pogodzili się z tym, że po II wojnie światowej Niemcy utraciły te terytoria i że Niemcy zostali przesiedleni. No tu może nam przypomnieć na przykład, taka jest organizacja Związek Wypędzonych, Erich i Steinbach, no, który domaga się odszkodowań od ludzi żyjących dziś na ziemiach zachodnich i ich potomków. Że domagają się odszkodowań dla wyrzuconych stamtąd Niemców i przedstawiają taką wizję historii, rewizjonizm historyczny uprawiają, przedstawiają II wojnę światową tak, że właściwie to Niemcy to byli bezzasadnie wyrzuceni z tych ziem, że w zasadzie według tej wizji rewizjonistycznej Niemcy to byli ofiarą bolszewickich hord, które przyszły ze wschodu. No i ten dziki antykomunizm IPN-u, czy tam przez różne partie, właściwie mówi się, że PiS-u, ale to wszyscy, PiS, Platforma, Konfederacja, Lewica, wszyscy idą w ten sam dogmat ideologiczny. No i oni generalnie przez ten zajadły antykomunizm dochodzą, mogą dojść do tego, że rehabilituje się hitleryzm. Ponieważ co Hitler mówił, czym była operacja Barbarossa, atak na Związek Radziecki? To była krucjata zjednoczonej Europy przeciwko bolszewizmowi. Więc, idąc tą logiką tych dzisiejszych antykomunistów, że komunizm, bolszewizm to jest największe zło, jakie może być, w takim razie, nawet jeżeli hitlerowcy popełniali te zbrodnie swoje i tak dalej, to robili to w imię walki z największym złem. Czyli wychodzą teraz na obrońców Europy, na bohaterów. Zresztą Polska jest o krok od tego, żeby to oficjalnie IPN stwierdził. Są kraje, które już to przyznały, jak na przykład Ukraina. I właśnie jeżeli oni walczyli za słuszną sprawę przeciwko bolszewizmowi hitlerowcy, to ukaranie Niemiec za to, odebraniem tych ziem Wrocławia, Szczecina i tak dalej, jest bezzasadne. Czyli na bazie antykomunizmu mają prawo Niemcy się upominać o nasze piastowskie ziemie. Dlatego apel też przeciwko dekomunizacji tego pomnika, niszczeniu. Nawet profesor, mój promotor ze studiów
pisał o tym artykuł, sprzeciwiając się temu. Człowiek, który działał w latach 80. w Solidarności, którego no jakoś, no takiego człowieka naprawdę ciężko od komuchów posądzić. I się temu sprzeciwiał, bo widzi, że to jest depolonizacja. No to przerażające jest, że tak naprawdę niewiele osób to w Polsce widzi, to co jest oczywiste, bo tak jak powiedziałeś, niszczenie tego typu pomników, niszczenie tego typu symboli polskości tych ziem musi doprowadzić prędzej czy później do tego, że faktycznie Polska zaryzykuje utratą tych ziem, no bo przecież do tego to wszystko zmierza. Tak, i nawet ten traktat graniczny nam nic nie da, bo uznają, że a, traktat można wypowiedzieć, przesłanki były nie takie. Niemcy mają dobrych prawników, to trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o prawników, to ten naród jest wybitny, jeżeli w tej dziedzinie. No, a rewizjonizm istnieje. I to nie są jakieś marginalne środowiska. To nie jest tylko na przykład ta AfD, którą się nas straszy, że antypolska. Jest antypolska pod względem tego rewizjonizmu historycznego, wypowiedzi jej liderki i tak dalej. Ale przecież nie mniej antypolskie, rewizjonistyczne są środowiska SPD, dziś rządzącej partii w Niemczech. Były w latach 70. jeszcze plakaty SPD, gdzie była mapa Niemiec z terenami przed wojną należącymi do Niemiec. A dziś, w 2023, to było rok temu jakoś, SPD wydała plakat agitacyjny swój, gdzie była mapa Niemiec i takie wskazujące w kierunku Polski strzałki. I napis był taki, że zjednoczenie Niemiec się dokonało, ale jeszcze nie do końca. Damy radę. I to normalnie wychodzi, takie plakaty partia rządząca w Niemczech umieszcza. Więc to nie jest wymyślone. Oni naprawdę mają dążenie do tego, żeby, jeżeli nie zagarnąć ziemię, to domagać się od Polski jakichś odszkodowań za te tereny czy za własność, która tam została. I tak się, bo ci wielcy dekomunizatorzy z PiS-u na przykład mówią, że reparacje od Niemiec uzyskają dla Polski, a przez ten ich antykomunizm to się skończy jeszcze tak, że to jeszcze Polska Niemcom będzie płacić reparacje. Przerażające jest to, co mówisz, gdyż no, faktycznie o tych plakatach SPD to pierwszy raz słyszę, ale muszę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to taka, na własne oczy widziałem Globus, będąc u takich znajomych moich rodziców w latach 80. To były we Włoszech. I na tym Globusie, to był duży Globus, więc było miejsce na zaznaczenie podwójnych granic. Wschodnie granice niemieckie były zaznaczone podwójnie, czyli znajdowały się tam granice te, które istnieją obecnie, ale były drugie jeszcze granice, te, które przedstawiały te granice z roku 1939. No i również słyszałem historię, powiedzmy, znajomych, którzy również opowiadali, będąc w Niemczech, że widzieli też to jeszcze w latach 90. i nawet to była pierwsza dekada też XXI wieku, widzieli na własne oczy również mapy, na których faktycznie podobnie były zaznaczone te wschodnie granice Niemiec. No tak, i mamy tutaj przez dekomunizację jeden problem z Zachodu. Graniczny rewizjonizmu historycznego. A mamy jeszcze drugi problem ze Wschodu idący tym razem. To znaczy, dekomunizacja, no to jest bardzo korzystna dla środowisk neobanderowskich, czy wprost banderowskich dzisiejszych. Ponieważ no, kto walczył przeciwko banderowcom? No komuniści. Czy to na Wołyniu, czy w bitwie o Przebrawę, no kto uratował Polaków, oddział ten AK i samoobrony Przebrawa? No uratował go Ukrainiec, pułkownik Prokopiuk, który był pułkownikiem NKWD. Czy
inne pomniki, kto wspólnie walczył z tymi bandami UPA. No to powojenna komusza polska, zła komuna, no i służby radzieckie ich wyłapywały. No poza tym oni też mieli tą ideę, że ich IPN twierdzi, że do żadnej zbrodni ludobójstwa nie doszło, a poza tym to Polakom się należało, bo współpracowali z komuchami. I taka jest ich linia. I na przykład też twierdzą, że nic się złego nie stało, no bo przecież, ci banderowcy współpracowali, był atak na Hrubieszów i była współpraca z jednostkami polskiego podziemia antykomunistycznego. Podziemia, którego członkowie są dzisiaj stawiani jako bohaterowie narodowi tej trzeciej RP. Ludzie, którzy parę lat po tym, co się wydarzyło na Wołyniu, byli w stanie tym katom z Wołynia podać ręce i powiedzieć, że to jakiś tam nieważnych chłopów i komuchów mordowano. Najważniejsze teraz bić wspólnie bolszewika. I też IPN ukraiński podaje to bardzo chętnie i mówi już jako propozycję, że czy może dzięki temu by nie rehabilitować kultu UPA w Polsce, żeby stawiać im pomniki, żeby burzyć pomniki tym, którzy walczyli. Na przykład jest taki szef IPN, nie wiem czy dalej jest szefem, ale długo był szefem IPN ukraińskiego, Wiatrowicz on się nazywa. No i on powiedział, że pomniki walczącym przeciwko UPA to powinny być zniszczone, bo Polska trzyma pomniki postawione czekistom, bo tam walczyli KBW, oddziały NKWD i tak dalej, służb ówczesnych. Więc no, idąc tą logiką, no to konsekwentny antykomunizm powinien doprowadzić do tego, żeby wybaczyć Wołyń i postawić pomnik Banderze. Najlepiej pomnik Banderze postawić na miejscu każdego pomnika Armii Czerwonej. Tak by wynikało z konsekwentnego antykomunizmu. I oni idą w tym kierunku. Dzisiejsze władze III RP, ich polityka historyczna idzie właśnie w tym kierunku. Tym bardziej, że geopolityka po 2014 roku temu sprzyja. No tak, słyszałem wielokrotnie historie zasłyszane od ludzi, którzy mówią, że z jednej strony w Polsce pokazywanie publicznie symboli banderowskich UPA jest zabronione, ale również nie idzie za tym żadna reakcja policji, gdyż wszyscy twierdzą zgodnie, że w większości tych przypadków polska policja po prostu przymyka na to oko. No przymyka oko, ponieważ to nie jest symbol totalitarny. Totalitarne są tylko symbole komunistyczne. U nas mamy w ogóle taki artykuł kodeksu karnego 256 o propagowanie totalitaryzmu i generalnie to służy on temu, żeby, że jakby to powiedzieć, jak można propagowanie komunizmu. To na przykład, jeżeli ja powiem, że to wcale nie jest tak, jak mówią ci liberałowie, że komuna to jest tylko ocet na półkach, to ja propaguję komunizm, bo chwalę ten zły, zbrodniczy ustrój. Czyli na przykład to w ogóle zamyka się usta przy, nawet już nie mówimy o debacie o historii, tylko o debacie nad aktualną polityką gospodarczą państwa. Taki, wyobraźmy sobie coś takiego. Jest ktoś, kto mówi, że wszystko sprywatyzować i tak dalej, a ja stawiam postulat, żeby tutaj energetykę strategiczną dla bezpieczeństwa państwa sektory upaństwowić i poprzez państwowe inwestycje rozbudować. No to mój adwersarz powie tak, że przecież to, co ty proponujesz, to było za komuny, to było w PRL-u i wtedy była przez to bieda. A jak ja zacznę mówić, że przecież w PRL-u gospodarka rozwijała się lepiej niż dziś, szybciej przemysł się rozwijał i tak dalej, to wtedy mi odpowie, ty chwalisz zbrodniczy ustrój komunistyczny, do więzienia i sprawę wytoczyć i tak dalej. I tak się zamyka usta w ogóle w debacie. A jeszcze wracając do tego, to teraz mi przypomniało się, że
Wracając do tych gobanderyzmu, to w ogóle jest taka informacja się pojawiła, że Tusk zapowiedział, że ukraińskie dzieci będą miały w Polsce osobny program nauczania. I to jest naprawdę już trafne. No, powiem szczerze, że to, co powiedziałeś w tej ostatniej swojej wypowiedzi, brzmi naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie. No, ale to jest konsekwencja tej całej prowadzonej dziś polityki, bo te wszystkie, po pierwsze, atakuje się nas, rozwalono nas gospodarczo, dekomunizacja, czyli deindustrializacja i depolonizacja gospodarki została przeprowadzona, a teraz atakuje się nas też w sferze symbolicznej, żeby jeszcze te ostatnie resztki nam wydrzeć, żeby nam wydrzeć naszą ziemię, naszą historię, naszą tradycję i w ogóle naszą tożsamość. Ja bym jeszcze wrócił do tych pomników stojących na ziemiach zachodnich, pomników żołnierzy radzieckich i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy szli razem z żołnierzami radzieckimi wyzwalać te ziemie, odbijać je spod germańskiej niewoli, że te pomniki bardzo bolały tutaj tych odwetowców z RFN-u. I tak jak mamy na przykład, stawiamy stracha na wróble, żeby wróble, ptactwo nie wyżerało nam z naszego pola plonów. Tak samo te pomniki to był strach na krzywaka, strach na Germańca, właśnie taki pomnik stojący. I bym tu nawiązał do filmu, który się op był opublikowany, o pomniku Dzierżyńskiego na Białorusi. Bo była dyskusja w komentarzach, po co ten pomnik Dzierżyńskiego tam stoi i tak dalej. To ja wam odpowiem właśnie, widzowie, słuchacze, na pytanie, po co ten pomnik Dzierżyńskiego? Ano właśnie po to, żeby on tam w Mińsku straszył. Żeby straszył i odstraszał wszystkich tych, którzy by chcieli dekomunizować Białoruś poprzez niszczenie jej historii, jej tradycji, poprzez wykupywanie, prywatyzowanie jej majątku narodowego, czy w ogóle poprzez podważanie jej państwowości tym, że przecież nadał ją Lenin. Tak więc te pomniki to jest nasza historia, nasza tożsamość i my nie możemy tego sobie dać wydrzeć i my powinniśmy tworzyć dziś grupy jakiegoś oporu, słuchać, gdzie oni chcą coś robić i starać się stawić opór, nawet jeżeli będzie to się wiązało z jakimiś nieprzyjemnościami i tak dalej. Dla Polski, dla Słowiańszczyzny należy tutaj stawić opór przed tą dekomunizacją, która tak naprawdę jest wydzieraniem nam naszej tożsamości, naszego dobra, naszej niesuwerenności gospodarczej, naszej ziemi. I to jest to, co chciałbym na koniec powiedzieć. Jeszcze tutaj będę tą sprawę starał się na swoim kanale też komentować na bieżąco. Kanał nazywa się, jeżeli mogę polecić, Oczywiście, zareklamować, tak? oczywiście. Ja zapraszam na Twój kanał w Twoim imieniu również. Tak więc kanał nazywa się tak, jak ja się nazywam, czyli nazywa się Arkadiusz Domerecki. Komentujemy tam także tą sprawę i zapraszam tam. Są bardziej na bieżąco komentarze, więc są trochę bardziej na ostro. Ale no, zapraszam widzów i słuchaczy do odnalezienia tego. No i tyle. Już pozdrawiam i walczmy o to, przeciwstawiajmy się i integrujmy te nasze środowiska, które też nie pozwalają, chcą stawić opór temu, że nam się wydziera naszą historię, że nam się daje kłamliwą historię. Powinniśmy bronić prawdziwej naszej historii, ponieważ prawdziwa historia uczy mądrej polityki, a fałszywa historia uczy zgubnej polityki. Bardzo ładnie to ująłeś na samym końcu. Dziękuję Ci, Jarku, za Twój czas. Dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i opinią. Dziękuję naszym widzom i słuchaczom. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Pozdrawiam i do zobaczenia.